wszystkich bardzo serdecznie, ja jestem Krupier i witajcie w kolejnym odcinku z gry Outlast. To co dobre, szybko się kończy, a to co złe, dopiero nadchodzi. Kontynuujemy naszą chorą przygodę, naszym chorym psychiatryku, jakim jest... Coś tam mamy. Dobra. Czas podgłośnić sobie subwoofery. I w drogę. Dobra, szybkie przypomnienie. R to pamiętam, chyba było reload. Nie chcę tutaj spieprzyć. Dawno nie grałem w Outlasta. To jest dopiero taki first look, że tak powiem, na... Znaczy inaczej, wcześniej nie wchodziłem w tą grę, żeby już tutaj nie przeinaczać. Wymiana baterii R i F, włącz tryb nocny. To nas interesuje. Dobra. Kamerka. Ja pierdolę, już? Ktoś już idzie. Nie! Fuck! Gra się śmiało. Ty skurwierdla, wycięty skurwierdla. Gdzie teraz? Exit. Fuck! Co ja wam zrobiłem? Co ja wam zrobiłem? Dotrzyj do skrzydła administracyjnego, aby uciec. Ja pizdzę! Co tu przed chwilą się działo? Another poor soul. Don't be afraid, you're doing his work, whether you know it or not. Ja muszę iść do jakiegoś bloku. Co ty tam se nucisz? Miałem dwie drogi, tamto mi tu. Dobra, idę tędy. To? Kurde, kusi mnie, żeby... Czekajcie, tryb nocny wyłącz. No nie! Dlaczego oni są tacy okrutni? Ej, pamiętam to miejsce! Dokładnie to wszystko pamiętam. Czemu idę w sam środek kiślu? Powaliło cię, koleś? Dobra, mamy jakieś dokumenty. Tab, pamiętam, tab. Dokumenty, nadużycie. A, to są zwykłe te takie rozpiski, których w ogóle nie czytam. A może powinienem? Dobra, tu jestem koleś, to... Dobra, wiecie co, ja będę mieć ten tryb nocny, tyle co widzę, to widzę. Pusta kamera nic mi nie pomoże, nie... Kurde, tutaj nie przejdziemy. Im wolniej idę, tym bardziej się boję. Tak, tak, idź pewnie prosto do szatni, gdzie na pewno spotka cię coś miłego. Będziesz, kurde, w siódmym niebie, pojawi się tęcza, pojawią się smoki. I pojawi się ktoś jeszcze. A kto taki? Nie będę się nawet obracał do tyłu. Ciuszek, nie wiem, że on biegnie. Nie, ja wiem, że on tam jest, ja wiem, że wy chcecie, ale ja się nie obrócę. Zobaczcie to cięcie, ale niestety miałem zamknięte okno. Musiałem je otworzyć. Jezu, nie, bo widzę ptaki. Gdzie tym razem poniesie nas droga? Mamy trzy baterie, nie jest źle.
zazwyczaj jest gorzej. A ze mną to... No spróbuj otworzyć te drzwi, a może sam otwar... Nie, wcale nie są zamknięte, nie. Dobra, jeszcze trochę potrzymamy, bo ja tak za często przeładowuję te baterie. Posprawdzę wszystkie krzaki, może znajdziesz jakąś baterię, to wszystkie przy okazji stracisz. Nie wiem, czy ktoś tędy przeszedł przed chwilą. No dobra, przeładuję, bo zaraz kurde wyskoczy coś. Nie wiem, czy coś mną rusza? A nie, to moja ręka już tak drży. Dobra, tam widzę światełko. Tu mamy jakieś drzwiczki. Hopla! I proszę bardzo, schodzimy sobie na dół. I co my tutaj mamy? Wow, ale jasno. No po co my... Nie. Musimy mieć tak. I sprawdźmy, co my tu mamy. Oprócz jednej baterii nie widzę nic. Wejście, coś. No nie wierzę, no tylko to. No bateria to już dużo, no ale. Zaworek? Może zaworki? Tym razem nie kręcimy? No widocznie nie. O, tam coś jest. A nie, to był chyba. To był chyba płoci. Dobra, chyba stamtąd przyszliśmy, co? Jeśli nie jestem pewien. Tak, stamtąd przyszliśmy. Gdzieś, kurczę, trzeba wskoczyć. Tu jest jakieś... Patrzcie! Skąd? Tak, tak, krupier widział baterię. Krupier widział... Dobra, podnieś tą baterię. Musiałem naprawdę ładować się oknem. Dobra, są jeszcze dokumenty. Tajnym krokiem poszedłem i znalazłem. Pan młody. Miejsce robiąc, by do środka coś wepchnąć? To jest chore. Fuck! To tym światełkiem tak mryga. Proszę o nie mryganie mi światełkiem prosto w twarz. Ej, co ja mam tu zrobić? Tam byłem, tam nic nie ma. Tu mam wszędzie płot. No damn, naprawdę. Nie no, ludzie, wybaczcie, ale no kurde, nie chcę za dużo tracić czasu na nagranie. Jak znajdę miejsce, po prostu kszt, znajdziemy się w tym miejscu. Dobra, wracamy ponownie. Tak się znalazło miejsce. Jednak tu trzeba było sobie skoczyć. To było to miejsce, gdzie znaleźliśmy tą jedną baterię. Idźmy zatem dalej. Może jednak tą kamerę? Nie, no już. Zapisywany. Ktoś tu ewidentnie potrzebuje pomocy. Dobra, już.
nic nie ma. Kurwa. Cofam. Fuck. Did you see it? Zabij nas, zabij nas. Spal budynek, to gorszy niż śmieć. Zabij nas, zabij nas. Pierwszy raz przeczytałem chyba cały dokument. A, podejdź, podejdź, niech się jebnie jeszcze raz. Widzi płot pod prądem, no to pod napięciem. Dobra, z tamtym przylazłem. Nie wiem, chyba mam się tutaj kierować. No nie widzę jakiegoś innego sposobu. Widzę, że znowu mamy tutaj cudowny, otwarty, odkryty świat, w którym to czyha pan security guy. Z baterią dla nas. No pewnie, oczywiście, zamknięte. Idźmy wzdłuż płotu, to może coś znajdziemy. Kolejne mroczne drzwi. W zasadzie mroczne przejście. No pewnie, zobaczysz coś. Piekielne zejście na dół. Jeżeli myśleliście, że was teraz wystraszę, to się troszeczkę myliliście. Bo was nie wystraszę. Ja nie muszę grać! Gra lubi takie psikusy. Co tam się dzieje? Co to jest? Nie żebym miał jakieś głupie skojarzenia, ale... What the fuck?! Serio? Serio? Jest dźwignia, by wyłączyć prąd. Kochani, mógłbym dokończyć to jeszcze dalej, lecz mam mocno ograniczony czas, ale nie bójcie się, Outlast pojawi się już jutro, o tej samej godzinie, o tej samej porze. Dużo nie straciliście, mam nadzieję, że wam się spodoba. Na razie, trzymajcie się, cześć.